PRL-u funkcjonowało coś takiego jak etykieta zastępcza. To przybierało czasem wręcz monstrualne rozmiary, na przykład kiedy z braku tabliczek szanuj zieleń wbijano na trawnikach tabliczki winda nieczynna. Na podobnej zasadzie, ponieważ nigdy w życiu nie byłem w Japonii, wierszyk ilustruje zdjęciem z hali odlotów w Chinach. No ale odloty, czy Chiny, czy Japonia, wyglądają podobnie. Samotność w tłumie. Źle się dzieje w Japonii. Samobójstwa się szerzą, martwią bardzo się media, niepokoją też władze. Lepsze teraz już mają. W lepsze jutro nie wierzą. Pozostaje umierać. Każdy jak kamikadze. Rząd, gdy ujrzał problemy, co się piętrzą dokoła, nie chcąc, aby wymarła mu połowa ludności, ministerstwo czym prędzej w mieście Tokio powołał, co zwać będzie się krótko. Resort dla samotności. Będą działy, sektory, kursy, zjazdy, szkolenia, propaganda, co ruszy z siłą super tsunami, akcje w szkołach, świątyniach, parkach oraz w więzieniach, aby obywatele mogli umrzeć parami.